Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona właściwie jednemu tematowi związanemu z nowymi aktorami Teatru Modrzewskiej w Legnicy. Ania Sienicka, Arek Jaskot, moi młodsi przyjaciele. Teatr musi się rozwijać, teatr musi przyjmować, teatr musi być, chciałem powiedzieć, rotacyjny. To znaczy, powinni w nim się pojawić nowi ludzie. Powinien być odświeżany zespół, nie? I dlatego bardzo się cieszę z tego powodu, że Ania i Arek przyjęli moje zaproszenie do zespołu. Zespół się bardzo też ucieszył. Jest kohabitacja między młodymi aktorami i starszymi aktorami. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też, że doszło już do sprawdzenia, jak Państwo się czują tutaj w Legnicy. Ania zagrała Heike Schmatz w spektaklu Vaudeville Legnitz, Arek Jaskot zagrał Corneliusa Strumpfa w spektaklu Vaudeville Legnitz, czy już zostaje sprawdzenie. Ania poza tym grała też w szkicu spektaklu Ryszard III, który pokazywaliśmy w Gdańsku, czy już je jakby nabrała sił. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, o której się dowiedziałem dosłownie parę minut przed konferencją, że Ania dostała nagrodę oddziału za debiut artystyczny w 2023 roku, oddziału ZASP we Wrocławiu za rolę właśnie w Vaudeville Legnitz. Bardzo się tego cieszę. Teraz poproszę Anię i Arka, żeby dwa słowa o sobie powiedzieli. Czego zacząć? Jak pani tu w Legnicy, w drużynie może jest... Jak się czuję w Legnicy? No ja bardzo dobrze się tu czuję, co jest dla mnie też zaskakujące, zaskakujące w pewnym sensie, bo jednak to takie zderzenie się gdzieś z tym, że ja na czwartym roku też się wysyłałam tutaj do pana dyrektora, jakby chciałam tutaj być. No i później jakby zderzenie się z tym, że to się zadziało, co prawda po dłuższym czasie, ale jednak się zadziało. Więc kurczę, już się chyba poplątałam też. Musicie Państwo wiedzieć, że też przed chwilą się dowiedziałam o tej nagrodzie i trochę jestem zdezorientowana. Tak więc, no cóż. Powiedz mi, jak zaczęłaś, jak się spotkałaś z teatrem i opowiedz o swojej drodze do Legnicy troszkę. Moja droga do Legnicy, no cóż, chyba droga się zaczęła od Vaudevillu, bym powiedziała przede wszystkim właśnie o Vaudevillu i o tym, że ja też zawsze bardzo kochałam piosenkę aktorską, no i Vaudeville jako spektakl muzyczny, jako moja pierwsza premiera po ukończeniu szkoły, to też jakoś mam wrażenie, że w jakiś sposób się dla mnie spełniło, bo też zawsze chciałam zagrać w spektaklu muzycznym. Wyczerpałam się. Moja droga do teatru w Legnicy była trochę dłuższa, to znaczy od zawsze jakoś teatr amatorski był w moim sercu i tym też się parałem. Następnie skończyłem jedne studia, skończyłem Akademię Praktyk Teatralnych w Gardzinicach i pomyślałem sobie, że może czas zacząć robić to zawodowo, to co kocham i to co chciałbym robić. Dostałem się do szkoły teatralnej, którą niedługo też będę kończył, jeszcze jestem studentem. I tak się złożyło, że jestem bardzo wdzięczny Pawłowi Palcatowi, który jest aktorem teatru, dlatego że polecił mnie jako studenta właśnie dyrektorowi. Była potrzebna młoda osoba do roli właśnie Corneliusa Strumpfa. Tak się złożyło, że przyszedłem na spotkanie z dyrektorem, na mini casting, gdzie musiałem zaśpiewać, pokazać się i udało się. Udało się, jestem tutaj, jestem bardzo z tego zadowolony. Zespół jest wspaniały i bardzo się cieszę, że za nią możemy teraz zasilać tą młodszą kadrę aktorską zespołu i wspierać i uczyć się przede wszystkim, rozwijać się, bo taką szansę daje ten teatr. Jest to na pewno początek jakiejś niesamowitej przygody.